Gorlice. Miasto około 30-tysięczne, leżące w Dolinie Ropy i jej dopływu Sękówki na północnej granicy Beskidu Niskiego. Przyległa, zachodnia część Beskidu Niskiego powszechnie nazywana jest Beskidem Gorlickim. Najwyższy szczyt Gorlic stanowi wzgórze nazywane Łysą Górą, wznoszące się na wysokość 441 metrów nad poziomem morza. Gorlice to jeden z głównych punktów na karpacko-galicyjskim szlaku naftowym, który powstał, by upamiętnić fakt, że ten region jest kolebką światowego przemysłu naftowego. Przy rynku tego ciekawego miasta znajduje się ratusz miejski, którego narożnej części pochodzącej z lat 1780-1790 mieściła się niegdyś apteka dzierżawiona przez Ignacego Łukasiewicza. Gorlice mogą poszczycić się układem urbanistycznym zachowanym z czasów lokacji miasta w XIV wieku. Obszerny, czworoboczny, tarasowato położony rynek o wymiarach około 90 metrów na 95 metrów posiada wybiegające z narożników ulice. Zachodnia pierzeja rynku to stare, zabytkowe kamieniczki mieszczańskie. Przy ulicy Wąskiej 7 wybudowanym w 1780 roku, a przebudowanym w klasycznym stylu w 1874 roku w domu mieszczańskim kaflarza Grabca Grabczyńskiego znajduje się obecnie siedziba Muzeum Regionalnego PTTK, frontową ścianę kamienicy zdobi graffito żołnierze Bitwy Gorlickiej. Z rynku wybiega ulica 3 Maja, to jest Gorlicka Promenada. W kierunku mostu na rzece Ropie wybiega natomiast z rynku ulica Adama Mickiewicza. Zwiedzając Gorlice, koniecznie należy odwiedzić siedzibę rodową założycieli miasta, czyli dwór Karwacjanów. Część przyziemna budowli jest pozostałością dworu obronnego zbudowanego przez Dersława II Karwacjana na początku XV wieku. Tuż przy rynku znajduje się kościół pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, który do roku 1983 był jedyną świątynią w 30-tysięcznych Gorlicach. Został wybudowany w stylu neorenesansowym w latach 1875-1890 według projektu Franciszka Pawoniego i Maksymiliana Nicza. W dniu 23 maja 2009 roku decyzją Benedykta XVI Kościół pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Gorlicach został bazyliką mniejszą. W dzielnicy Zawodzie znajduje się kapliczka z 1573 roku z rzeźbą Jezusa Frasobliwego. Jest to miejsce, w którym przez rajców miejskich zapalona została pierwsza na świecie uliczna lampa naftowa skonstruowana przez Ignacego Łukasiewicza. Zasłużone osoby związane z regionem gorlickim, w tym Ignacy Łukasiewicz i Marcin Kromer, uwidocznione zostały także na pomniku tysiąclecia państwa znajdującym się u zbiegu ulic Legionów i Wróblewskiego. Przy ulicy Krętej, w urokliwym zaułku, blisko centrum miasta, można obejrzeć najstarszą gorlicką kapliczkę pochodzącą z 1664 roku. Liceum Ogólnokształcące imienia Marcina Kromera. Szkoła została powołana do życia reskryptem cesarskim z 1906 roku i zaczęła funkcjonować pod nazwą Cesarsko-Królewskie Gimnazjum w Gorlicach.
Naukę rozpoczęto w pomieszczeniu należącym do Towarzystwa Gimnastycznego Sopot. Jest to jeden z piękniejszych budynków szkolnych w kraju. Jego attykę zdobią głowy władców, którzy zapisali się w historii szczególną troską o kształcenie młodzieży, a mianowicie Kazimierza Wielkiego, królowej Jadwigi i Władysława Jagiełły. Szczególne miejsce pośród gorlickich parafii zajmuje erygowana w roku 1983 przez ówczesnego biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza parafia pod wezwaniem świętego Andrzeja Boboli. Przed wejściem do kościoła wzrok przykuwają dwie rzeźby autorstwa pani Zofii Mitał z Rzeszowa. Piękny pod względem architektonicznym kościół na Magdalenie to wotum wdzięczności Bogu za pontyfikat papieża Jana Pawła II. Gorliczanie mają swoją Golgotę, do której pielgrzymują sami, gdzie zabierają swoich znajomych, którą z dumą pokazują turystom. Jest ona usytuowana na wzgórzu oddalonym o ponad kilometr od kościoła świętego Andrzeja Boboli. Niesamowite wrażenie robi górująca nie tylko nad wzgórzem, ale nad całym miastem czterometrowa figura Chrystusa Zmartwychwstałego, usytuowana na 12-metrowym postumencie. Wartym odwiedzenia jest park miejski imienia Wojciecha Biechońskiego, położony w widłach rzeki Ropy i Sękówki. Jest to jeden ze starszych i piękniejszych parków miejskich w Polsce. Park zajmuje powierzchnię 24 hektarów, z czego znaczną część to jest górę parkową i opadającą stronę rzeki Skarpę z odsłoniętymi blokami piaskowca porasta starodrzew tzw. lasu Sokolskiego. W dolnej, spacerowej części parku można podziwiać wiekowe 100-150-letnie drzewa z egzotycznymi okazami oraz ciekawe krzewy, jak na przykład tulipanowiec amerykański. Skansen przemysłu naftowego Magdalena został utworzony na terenie dawnej kopalni Magdalena w Gorlicach przy ulicy Lipowej. Skansen został zaprojektowany w sposób, który ma zapewnić jak najwierniejsze odtworzenie historii gorlickiego zagłębia przemysłu naftowego i zachowania jego pamiątek. Skansen jest w ciągłej rozbudowie. W skansenie można zobaczyć nie tylko narzędzia i urządzenia, którymi ponad 100 lat temu wydobywano z ziemi ropę naftową, ale samemu spróbować rozniecić na przykład mietem ogień w kuźni, czy też odkuć na kowadle podkowę na szczęście.